Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować mały, zwinny, miejski samochodzik, mianowicie Toyota Yaris z 2014 roku, z niewielkim przebiegiem i z bardzo dobrą jednostką napędową, jaką jest silnik 1.3 o mocy 99 koni mechanicznych, czyli prawie 100 koni mechanicznych, 1.3. Silnik Toyoty, niezniszczalny, żelazny, wytrzymały. To auto ma mały przebieg, bo blisko 100 tysięcy kilometrów, także niewielki. Dlaczego kręcimy o nim filmik? Ponieważ jest to auto o naprawdę bardzo dobrej historii. Ten egzemplarz oczywiście też, natomiast sam fakt tych Toyot z tego rocznika z silnikami 1.3 to są auta, które zasługują na szczególną uwagę, ponieważ naprawdę są to samochody bezawaryjne, nie psujące się. Tutaj mamy koło zapasowe plus lewarek, gaśnica, cały osprzęt. Mają bardzo duży bagażnik, niewiele kosztują i są całkiem obszerne, pięciodrzwiowe. Także myślę, że to jest w ogóle egzemplarz, ten i w ogóle ten model, ten samochód na rynku bardzo potrzebny. Ma dużą podaż, nie bardzo, natomiast popyt bardzo. Także jest to bardzo popytny egzemplarz i dlatego chciałem zwrócić tutaj uwagę na to, że właśnie taki ładny egzemplarz trafił do naszej sieci sprzedażowej Papis. Auto jest ładnie wyposażone. Co najważniejsze w tym samochodzie to serce, czyli ten silnik 1.3 plus 6-stopniowa skrzynia biegów. Biegów mamy tutaj 6. Radio oryginalne, tak jak powinno być. Do tego klimatyzacja z regulacją nadmuchu. Także tak to wygląda. Multifunkcyjna kierownica z możliwością regulacji radia. Oczywiście elektryczne lusterka, elektryczne szyby. I auto naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jest niezniszczony, ładny egzemplarz. Dokładnie 103 tysiące kilometrów. Auto w pełni serwisowane. Do tego mamy podgląd, na książeczkę naszą tutaj bezpośrednio Papis, czyli olej wymienialiśmy teraz u nas na serwisie i mamy tutaj teraz na 103 tysiące, tak jak mówiłem, mamy następną wymianę dopiero na 118 tysięcy, także olej wraz ze wszystkimi filtrami wymieniony u nas, resztę auta było serwisowane poprzednio w serwisie Toyoty, także mamy ciągłość serwisową, auto w bardzo ładnym stanie technicznym. Polecam Wam serdecznie. Cała historia samochodu do wglądu na papis.pl. Całe auto wraz ze zdjęciami również do kolejnego YouTube'a, kolejnych sprzedawanych przez nas polskich salonówek, bo ta Toyota jest właśnie polską salonówką, dlatego szczególnie zwracam na nią uwagę. Do następnego. Cześć.